Błagam, bądźcie wolnymi zombie, bądźcie wolnymi, nie są wolnymi zombie! Właśnie w tym momencie trwa maraton z The Home Sweet Home Episode 2. Kolejny odcinek pojawi się o godzinie 19, no chyba, że chcecie go szybciej, to w takim razie wystarczy, że dobijecie do 7000 łapeczek w górę i od razu go publikuję. Bądźmy razem, jestem Daisy Sowski i czas odszukać naszą żonę. Nie wiem, z jakiego powodu obecnie jestem ranny, ale prawdopodobnie coś działo się z zapisem gry, kiedy mnie nie było w pobliżu. Zresztą zobaczcie, nie możemy wrócić chyba już do tego drzewa, jak już od niego wyszliśmy, to nie ma drogi powrotu. Ale miejmy nadzieję, że to błogosławieństwo, o które wybłagaliśmy, tym whisky, coś nam da. Że akurat będzie to miało jakieś znaczenie. Słyszeliście to? Tu coś było. I zresztą powiem wam, że pierwszy raz w życiu, cholera, to była zemsta jaszczura z The Foresta. Pierwszy raz w życiu śnił mi się potwór z gry. Pierwszy raz w ciągu całej kariery na YouTubie przyśniło mi się coś z gry. Przyśnił mi się ten koleś, który mnie zaatakował w tym drewnianym domku z ostatniego odcinka. Poważnie. No tak naprawdę wstałem i nie wiedziałem, co tu się właściwie dzieje. Użyję sobie jednak tego leku i poglądamy ładne widoczki. Jednak nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby zatrzymywać się w tym lesie i oglądać takie rzeczy, kiedy w pobliżu grasują potwory chcące mnie zabić i jaszczury chcące się zemścić. Ale raczej to światło oznacza, że idziemy w dobrym kierunku. Nasza żona też musi być gdzieś niedaleko. I mam nadzieję, że w końcu dowiemy się czegoś więcej na ten temat. Jak poprosiłem, tak mam. Mam tylko nadzieję, że nie krążymy w kółko. I znowu wychodzą z ziemi. Mam nadzieję, że ktoś zły nie szykuję sobie jakiejś armii potworów i nie podoba mi się to, że ktoś właśnie napisał uciekaj. Oh, you gotta be kidding me. Uciekaj przed czym? O, o, no nie, no nie. Błagam, bądźcie wolnymi zombie, bądźcie wolnymi, nie są wolnymi zombie. To nie są wolne zombie, to nie są wolne zombie, a tam nie ma przejścia. To nie są wolne zombie. To nie są wolne zombie. Nie są. Nie są wolne. Zostaw mnie, poczwaro. Jak ja mam uciec im, jak oni są wszędzie? Śmierć pierwsza w tej grze. Brawo, Przemek. Wyobrażacie sobie taką sytuację na żywo? Przemek, wchodzący na pole żywych trupów, mówiący: mam nadzieję, że jesteście powolnymi zombiaczkami. Pozwolę sobie wyskoczyć tędy jak najszybciej, zanim w ogóle będą w stanie wstać. Chociaż widzę, że niektórym to bez różnicy. Chyba mnie nie zauważyli. Okej, wyminąłem jednego. Teraz tego trzeba będzie wyminąć, a następnie użyć... Oj! Żyćka. Oni są bardzo szybcy. Czy ja tutaj nie powinienem chodzić powolutku? Ej, nie, 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 wracajcie do nieba, proszę, proszę, do nieba wracajcie, tam jest fajniej! Ała? Wy nie możecie chodzić po mostach. Okej, mogą. Mogą. Jest ich za dużo tutaj. Szkoda, że nie mogę się odwrócić i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, ale wiecie co, nie mogę się powstrzymać. Ojej! Ojej! Kiedy Disowski nagrywa nieregularnie filmy, takie coś się dzieje. Powolutku trzeba tam uciec, tak? Powolutku. Powolutku, Przemek. Powolutku, bo możesz spaść. Błagam, żebym teraz tego nie przewidział. Czasami zaskakuję sam siebie. Naprawdę. Ale znalazłem ucieczkę z lasu, tak? Znalazłem drogę ucieczki. Uciekliśmy z lasu. Co z tego, że nie żyjemy? I kim była ta osoba, którą widzieliśmy na samym końcu? I dlaczego nie postanowiliśmy po prostu pójść sprawdzić, czy nie jest dobrą osóbką? O? Gdzie my jesteśmy? I jak... Ej, to jest ta osoba, którą widzieliśmy ostatnio. Tak, to jest ten taniec, który... i ten strój. Bła in Trenont. To jest jakaś słynna aktorka.
O, fajna latarka, dziękuję. O! Czyli wracamy do starego stylu z The Beast Inside. Chyba tu nic ciekawego nie będzie. Może radio? Nie, radio raczej tutaj już nie funkcjonuje. Te pajęczyny chyba mówią wystarczająco wiele na temat tego, jak długo ludzi tutaj nie postawili stopy. Ludzie, nie mówię o potworach. O cholera! Teraz sobie przypomniałem. Może wpadliśmy znowu do tego labiryntu, w którym byliśmy na końcu epizodu pierwszego. O kurczę, jak to będzie to, to trzeba się szykować na problemy. Kolejna część jej notatnika. Nie mam już nic do stracenia, jeżeli nikt tego nie skończy, zrobię to sama. Ktoś z nas musi odejść. To albo ja. Mam nadzieję, że ten nóż pomoże mi. Muszę to zabić. Nawet jeżeli nie wrócę. A nóż? Czy ty wziąłeś jakiś rytualny nóż? Zamknięte drzwi. To mi naprawdę przypomina te miejsce z tego labiryntu. Tutaj coś było? O nie. A nie. Tym razem to nie... O, nic złego, tam coś jest. Tutaj coś będzie i mnie zaatakuje. Nie mamy życia. Tutaj coś mamy? Czy mogę poprosić o jakiś wiedźmiński eliksir na widzenie w nocy? To specjalnie zostało tutaj tak ustawione, żebym w razie czegoś się przestraszył. Mówię wam, to jak nic było to. Dlatego teraz mamy taką lampę. Żeby jak najmniej widzieć. A coś czuję, że... Ja już się nie odzywam może. Idziemy zobaczyć, kto tam tańczy? To jest dokładnie tutaj. To jest ona. Tylko pytanie, która to jest z tych wnuczek? Czy to jest ta lepiej? Utalentowana? Co, spróbowałem teraz pójść inną drogą, ponieważ tam to się zbugowało niestety. I z tego względu musiałem i tak checkpointa wprzedać. Na szczęście checkpoint nie jest tam, gdzie jest zapis gry. To mnie akurat bardzo uszczęśliwiło. Tancerka zależy na martwa, a szkoła uważa, że ona ich nawiedza. Do strasznego odkrycia doszło w pewnej bardzo popularnej muzycznej szkole w Nonthaburi. Ofiarą była Miss Eratri, wiek 20. Stała znaleziona martwa w swoim pokoju z ciałem, które było powyginane i kompletnie poza kształtem normalnego człowieka. Kości zostały zmiażdżone, tak jakby spadła z wysoka. Z pierwszego śledztwa nie wynika nic, co by mogło sugerować powód śmierci oraz nie wykryto śladów walki. Policja sugeruje, że mogło dojść do jakiegoś seksualnego nadużycia ze strony jej chłopaka Minga, wiek 23, który został również oznaczony jako zaginiony. Ale jest jednym z podejrzanych. Okej, zobaczymy co to będzie. Ale tak jak mówiłem, poszedłem w inną stronę. Zobaczymy, czy coś zmieni. Tam mi się nie podoba, że coś się świeci w taki niepokojący kolor. Ojeju, znowu mi się to zbakuje? O, chyba mogłem stąd wyjść. Ostatnio nie mogłem, niestety. Zamknięte? Zamknięte, świeczuszki. Ale brakuje mi tych apteczek troszkę, to powiem, że myślę, że apteczek będzie odrobinę więcej, ale ich tutaj nigdzie nie ma. To była apteczka, bo nie widziałem. Mam nadzieję, że tak, to była apteczka. Tak? Nie, nie, nie wiem. Chyba tak, tak, to była apteczka, dobra. A, bo jednej niestety użyłem. Czyli co, teraz na odwrót biegniemy jednak tam. Co to było? Tym razem chciałem wcześniej wyjść z tego pomieszczenia, żeby mi je zrobiła kuku. A zobaczcie, tutaj tej nici nie ma? Jest, tak samo jak była. Czyli co, tutaj krążymy w kółko? Znowu w pętli jestem czasowej? Nie lubię być w pętli czasowej, bo pętle czasowe są złe. Ja wolę iść do przodu, nie patrzeć w tył. Kiedyś to sprintowanie się dla mnie źle skończy.
O, znowu jej. Oh boy, oh boy. To się źle skończy, takie patrzenie. Tam jest chyba jej zdjęcie. Ale żeby tam wejść, to będziemy musieli coś pewnie zrobić. Pozostaje nam tylko iść razem z pętlą i zobaczyć, czy będzie w końcu jakieś rozwiązanie. Bo my tak naprawdę cały czas, przechodząc przez te nici życia, wchodzimy do jakiejś innej rzeczywistości, tak uważam. Do jakiegoś innego przedziału czasowego, w tym samym pomieszczeniu. Aż w końcu dotrzemy do takiego momentu, w którym coś faktycznie się zmieni. Szkoda, że w każdym z tych momentów nie było. Zobaczcie, teraz tutaj nic nie ma. Chyba. O! Tego nie widziałem wcześniej. Schody w dół. Ma żadnego potwora, który się tutaj kampi? Nie ma. Mam złe przeczucia. Ale słonik na szczęście jest, więc... Trzeba uznać, że... Moment, czy to jest znowu to samo? Jest tak ciemno. Ja proszę o latarkę z powrotem. Czy możemy już iść? Mam już dość tych komarów. Czemu to w ogóle jesteś? To jest nonsens. To nie jest nonsens. I zabij swoją jednaczkę, ponieważ świętobliwość będzie zła. Jeżeli czegokolwiek sobie tutaj zażyczysz, to stanie się to prawdą. Nie powinnaś lepiej spędzać swojego czasu, jak na przykład ucząc się albo przekupując nauczyciela. Would you just shut up about her? This really gets on my nerves. I don't see how she's better than me. Nie rozumiem dalej, czemu ona jest lepsza ode mnie. Like... What's with the teacher? Mbua? She looks like an old hag. Ona wygląda jak stare próchło. Poczekaj tylko. Instead of those scums, I'll even do the naked dance as return for your blessing. Zathu. Zrobię nawet nagi taniec w zamian za to błogosławieństwo. Stupid faces. Okay, let's go back. Dobra, wracajmy. Co, ja też mam wracać? Okej. Okay. Czyli ona chciała się zemścić na innych ludziach i pokazać, że jest lepsza. I próbowała prosić o błogosławieństwo, ale może ta świętobliwość jednak nie była zainteresowana tego typu ofiarą. Nie wiem, idziemy tędy? Nie, tam, bo tam jest światełko, oczywiście, że tam. Do światełka najpierw. Czy to jest to samo miejsce, z którego przeszliśmy? Proszę sobie ze mnie nie żartować w tym momencie. O no nie, no tam jest ta figura, idziemy. O nie! O nie, ona mnie zabije przecież! Dobra, mogę się schować, a wiecie, co to w tym momencie oznacza? W tym momencie to oznacza, że mam przesranko. Ma są ślady krwi. Co jeżeli ja w tym momencie muszę znaleźć coś, żeby ją pokonać? Nie, no proszę, nie uruchamiaj się, dobra? Jeszcze się nie uruchamiaj. Jeszcze nie? Teraz już możesz. Znaczy, żartowałem, nie uruchamiaj się. Ojej, idzie tu. Do widzenia. No nie, nie ma mnie tutaj. Odejdź, proszę, odejdź. 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 Właśnie sobie przypomniałem, jak ciężko jest uciec potworom w tej grze. Właśnie sobie przypomniałem. Ciekawe, czy to wszystko mnie tutaj widzi i dlaczego ja tego nie mogę sprawdzić, o co tutaj chodzi. Dobra, poszła sobie na razie. Uruchomiła się! O nie, no przecież ona się może teraz wszędzie uruchomić. Że może w każdą z tych postaci wejść. To jest dla mnie za dużo, to jest za dużo dla mojego czułgarza z Rudużga. Tu jestem, ale nie chcę się z tobą witać. Możesz potańczyć, nie ma problemu. Potańcz sobie. Dobrze ci to zrobi. Zrelaksujesz się, wyżyjesz się. A ja przeżyję.
to jest? Ej, 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 ej! To była teleportancja! Teleportancja lubi moje nie. O nie, o nie, o nie, rip. Rip. Dobra, zniknęła, nie? Dobra, zniknęła, na szczęście tym razem. Tak czuję, że muszę każdą z tych figur pokonać, tylko nie mam jeszcze narzędzia do pokonania jej. O nie. Ono to... Dobra, to już wiem mniej więcej chyba, od czego zależy to. Ona faktycznie się teleportuje! Dobra! Rip, ripia, 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 ripia. Czy ja w ogóle muszę klikać to? Przecież mam je po prostu zabija, bo jej się to podoba. Ej, teraz mnie wrzuciło do innego domu znowu. Rozumiecie to? Jestem teraz w tym po prawej. Nie wiem, dlaczego mnie tutaj wrzuciło. Buła zniknął. Zniknęła. Czyli udało się, spełniła to życzenie. Ona zniknęła i teraz ona może zająć jej miejsce. Teraz masz szansę, Ratri. Kto będzie lepszą bohaterką niż moja słodka dziewczynka? O! Czyli się pokłócili, bo ona nagle doznała takiej sfery wyższości i powiedziała: ja już nie jestem kimś dla ciebie. No dobrze, super, faktycznie mamy tutaj znowu problem. Moja nieśmiertelna szafa, mam nadzieję, że mi pomoże. Ojejo. Będzie problematyczne, mówię wam. Pokonanie jej będzie ciężkie. Nawet nie wiem, chyba podniosę apteczkę. Drugą, dobrze. Cieszę się. To wiele zmieni na pewno. Że mamy dużo szaf, w których się możemy schować. Tylko brak broni. A ja myślę, że faktycznie my musimy pokonać każdą z tych figurek osobno. Rozumiecie? Każdą osobno. O nie, ona jest tutaj. To ja tam nie idę? To właśnie, może zrobimy tak, że ja będę chodził tam, gdzie jej nie ma. Dobra, nieważne. Tu się akurat tego nie uda zrobić. Może tym razem mnie nie zauważyła? Błagam, nie teleportuj się teraz tutaj, proszę. Teleportowanie jest złe. Zamknięte, potrzebujemy klucza. Coś tu mogę schować, skulić się i udawać Harry'ego Pottera? Tak czuję, że... Mimo wszystko, jesteśmy w tym samym domu co ostatnio. Patrzcie, no faktycznie może w każdą z tych figurek wejść. Rozumiecie, w każdą. O, gdzie ja jestem? Tam coś się świeci, więc on tam pewnie będzie. Co jest? Ona jest tam, tak? Ja, jest tutaj. Zamiast życie, to klucz będzie gdzieś tutaj. O, tak się chowało, dobra, właśnie sprzyjałem, jak się chować. Hop, hop, hop. Gdzie może być klucz? O, musi być gdzieś tutaj, bo ona tutaj tańczy cały czas. O! Uspokoiła się na chwilkę. Tu klucza nie widzę. Szukasz? Ja nie jestem tym chłopakiem, za którego mnie uważasz, więc... Prosiłbym o wyrozumiałość, naprawdę. Poszła. Cholera. Muszę szybko tu przejść. Może ona ma klucz gdzieś tutaj? Może któryś z tych właśnie... Która z tych lalek ma ten klucz? Tak czuję, że to może być to i za tym powinienem się rozglądać w ten sposób. O nie. Nie ma klucza? Tu też nie ma klucza?
koło szafy i ucieczki, bo uleżady nie było. Nie! Zostaw mnie, Mascaro! Zostaw mnie! Poszła sobie tym razem na dobre? Czemuś mnie w ogóle zaatakowałaś? Ja stąd nie mam jak uciec teraz. Żyćko. Chodź tu. Daj klucz, Franco. O fuck, włączyła się tam. Czas na ewakuację. Mam klucz. Okej. To fajno. Pytanie tylko teraz, jak dojść do tamtych drzwi, gdzie one były. Shit. Dobra, poczekamy sobie tutaj, zobaczmy jak tam mijają święta innym. Może gdzieś poszła. W razie czego mam HP i mi pomoże. To jest ona, nie? Tam w tle. Ona jest tam w tle, tylko nie pamiętam, czy to na górze mamy ten klucz do otwarcia, czy na dole. Ale chyba na górze to gdzieś było, prawda? No bo gdzieś na górze, to musi być na górze, to musi być, to musi... Nie, te drzwi są zablokowane, to nie te? Czyli jednak na dół. Czyli jednak na dół. Baj, Mascaro. No nie, 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 nie. Zdecyduj się w końcu, gdzie chcesz być. Dobra, w takim razie trzeba byłoby wrócić tym samym przejściem, którym szedłem. Wtedy może by się udało. Tu ostatnio tańczyła, nie? Tak, tu ostatnio tańczyła. Jakbym przeszedł grzecznie tędy, zanim w ogóle się uaktywni, wrócił tędy, to mam jakieś szanse na dotarcie. Tak, to jest tędy, to jest tędy. Ona gdzieś się uruchomiła jak w tym momencie. To było prosto. I tu, nie, tu, nie, to jest w dół. Idziemy stąd. Zapis gry jest! Lubię zapisy gry. A, spróbujmy jednak zejść tu. I teraz tu? Co? Nie, dobrze. Tu? Jest, otworzyłem. Nie uruchamiaj się teraz, proszę. Dzień dobry. Znowu jakieś pokazy będą. Sprawdźmy tylko, czy jakiś przedmiot się tutaj pokaże. Nie, nic z tych rzeczy. Trzeba zobaczyć, co to będzie. To jest on, tak? To jest... Nie, to jest nauczyciel. Co to ma znaczyć w ogóle? Czemu wybrałeś Tidę? Żeby była... Zamiast tam buły. Jestem ładniejsza i lepiej tańczę niż Tida. Dlaczego ona została wybrana? Uspokój się, Radri. To nie ma... nic wspólnego z koleżeństwem. Wybrałem to, co jest najlepsze dla tej sytuacji. Spójrz dobrze na siebie, dobra? Myślisz, że twoja piękność wszystko ci da? Gdybyś czasami pociszła jak Tida, zamiast siedzieć przed lustrem? To może by coś z tego było. Okej. Okay. Czyli ją wyjaśnił. Myślała, że wszystko pięknem zdobędzie. Ja myślę, że zawału dostanę zaraz. Bo potrzebujemy kolejnego klucza. Wiecie, co to oznacza? Ona gdzieś tutaj jest. Słyszę ją. Ale dobrze, niech sobie tam siedzi. No bo dobra, chodźmy zobaczyć, co to się tu dzieje. To się źle dla mnie skończy, nie? Myślicie? Okej. Nie, nie. Nie. Klucz! O! Jakiś plus tej mizernej sytuacji. Może tutaj nie przyjdziesz? Przypomniałem sobie, że oni mają... ścieżki patrolowe jakieś posrane. Tędy? Nie, jeszcze dalej, nie? Jeszcze jedno przejście, kurczę. Naprawdę nie podoba mi się to, że to jest taki właśnie symbol. Może jak ona będzie się przynosić, to wtedy będę musiał ją
że tak powiem, wygonić. Dobra, czyli tędy. Jesteśmy już niedaleko, jak dobrze kojarzę. Gdzieś tu była kłódka. Nie chcę biegać, bo nie chcę, żeby tutaj przyszła nagle. Dobra, jest kłódka. Dobrze idzie. Fantastycznie idzie. Musimy zagrać taniec dla niej. Tak? To jest to. To musimy zagrać dla niej taniec. Tylko trzeba wiedzieć najpierw, co uruchomić. Bęben. To i to? Słuchajcie, bo to są dwa oddzielne instrumenty, tak? A ja nie wiem jak... Słuchajcie, to powinno brzmieć jak takie skrzypce, a to... Chyba coś uruchomiłem. Czy ja wszedłem do jakiegoś easter egg roomu? Poważnie? Co, ale widzę, że nie tylko moją ulubioną postacią była pani z nożem do tapet. To są amulety Buddy. Bałem się przez chwilę, że jak coś spiernicze, to będzie po mnie. No ale dobrze. Przyjemny element rozgrywki właśnie się pojawił. Czy ja po to ten klucz zdobyłem? Poważnie? Żeby wejść tutaj do easter egg roomu? Czy to miał jakiś związek z fabułą? Może tak? A może i nie. Ona to już na pewnie pierdolca dostaje. Co to jest? Kolejna część jakiejś fotografii. Chodźmy może za niciami, one powiedzą nam wszystko. Da się to jakoś wyłączyć teraz? Dobra, udało mi się wyjść, o tyle dobrze. Nie spodziewałem się, że dorwę easter egga, ale też nie był jakiś trudny do ogarnięcia, prawda? No nie oszukujmy się. Zabawa dla dzieci akurat. Ołtarzyk, ale chyba nie dla nas. Nie do końca czego szukam. Podejrzewam, że tych gwoździ i potrzebowałbym chyba tyle tych gwoździ, ile jest tych figurek, no ale to chyba jednak nie jest to. To chyba nie jest to. Co, znowu ktoś? Coś wziąłem? Czy się pojawił właśnie jakiś nowy potwór? Ojej, patrzcie jak jest ciemno, nic nie widzę. Nie. O nie. Idzie znowu. Biegnij. Okej, to potrafię robić, tylko że jest ciemno, muszę patrzeć pod nogi, zaraz znając życie, coś mnie zapie. Ona się teleportuje jak te OP wizardki z Diablo. O, uciekłem, dobra. Okej, zagadka. Zacznę od razu ją robić, ponieważ wiem, że to może coś znaczyć. Muszę pewnie wskazać jakieś miejsce. Dobra, czyli ona ma mi pomóc przejść na drugą stronę, tak? Czyli chyba rozumiem. Wiecie, co spróbuję to zrobić? O, tak, zadziałało to tak, jak pomyślałem, czyli teleportujemy się z szafy do konkretnych miejsc. I ta szafa może mnie teleportować. O, to jest zaszarzona. Nie, to jest coś inne. Ona pokazuje tam. Ja jestem? Czy ja tu miałem być? Czy miałem się do niej teleportować? Oho, wąskie korytarze. To tam trzeba od razu wejść. Jak nic. Dzień dobry?
Upewniałem się. Myślę, że ona kazała mi tam wyjść. Chciała sprawdzić, czy się będę bał, czy nie. To jest próba jakaś. Ale to jest, moi drodzy, zapis gry. Taki oficjalny. I mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnym odcinku o 19. Do zobaczenia. Dobija się do 7000 w górę i lecimy od razu z kolejnym. Bez gadania.